W sobotę 3 marca w samo południe w Woliborzu wystartował bieg z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Mimo niskiej temperatury na starcie zjawili się dzielni biegacze, w tym rodziny z dziećmi. Na mecie medale wręczała Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda i sołtys Wojciech Kutera. Dzisiejsza trasa jest kontynuacją poprzednich lat, czyli jest to ciągle ten sam odcinek, niecałe 2 km, 1963, związany jest również z datą, którą doskonale znamy. Bieg dzisiaj będzie po dobrym gruncie, bo trochę przymrożonym, w zeszłym roku było mokro. Myślę, że uczestnicy też dopisują, bo już widzę, że ich jest w koło dużo, sporo osób zbiera. Bieg Żołnierzy Wyklętych jest biegiem ku czci, więc nie jest oparty na zdobywaniu nagród. Polega na tym, żeby przebiec cały odcinek, żeby dobiec do mety. Na mecie czekają na wszystkich uczestników pamiątkowe medale. No i oczywiście na koniec ciepły poczęstunek, są kiełbaski, grill zaplanowany, herbatka gorąca. Uczestnicy otrzymali również koszulki biegowe. W takim biegu mogą wziąć udział wszyscy, nawet najmłodsze dzieciaki. Widzę, że tutaj już się sporo ich nazbierało. Jest to bieg, jest to odcinek niedługi, nie jest trudny. Także tak jak wspomniałam wcześniej, jest to bieg ku pamięci. Takim bieg, jest on biegiem honorowym, więc to nie jest bieg wymagający dla osób, którzy są szczególnie mocno przygotowani. Może biec każdy. Babcia, dziadek, wujek i małe dzieciaki. Wielu mieszkańców Woliborza chętnie brało udział w przygotowaniu biegu. Od Ochotniczej Straży Pożarnej, która zabezpieczała bieg, po koło gospodyń wiejskich Woliborzanki, które przygotowały ciepły posiłek. Wydaje mi się, że to co dobre, to należy kontynuować. I bieg, który był po raz pierwszy organizowany przez gminę i był właśnie w Woliborzu, i my byśmy chcieli po prostu, żeby ten bieg dalej został u nas, ponieważ rozsławia naszą wioskę, jest, tak jak mówię, piękny krajobraz, mamy tutaj pole lawendowe, mamy pięknie tutaj trasy wyznaczone. I po prostu my byśmy chcieli, żeby ten bieg na następny rok również był u nas. No miejmy nadzieję, że nie będzie 17 stopni, będzie mniej, no ale różnie bywa. W tym okresie, no niestety zima jest zimą, ale co to dla piechurów. Widzieliśmy, że były dzieci i mniejsze, i większe, i my jako babcie chcemy poczęstować każdego ciepłymi napojami, czyli kawka, herbata. Dla dzieci mamy ciasteczka, które zakupił również pan sołtys, i kiełbaski. Wszystkich zapraszamy po biegu na poczęstunek, po gawędkę, bo jest naprawdę miło. W biegu uczestniczyło wielu mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Najmłodszy uczestnik biegu miał 5 lat. No, samo to, żeby upamiętnić tych żołnierzy naszych, wyklętych, co o nich zapomnieli. My nie chcemy zapomnieć. Co roku już od iluś lat jest organizowany na terenie naszej gminy bieg żołnierzy wyklętych i biorę udział. A jak sama trasa, jak przygotowanie tej trasy? Super, super jest. W tym roku bardziej lepiej się biegło, bo nie było błota. Tak, poza tym jest okej. A jeżeli chodzi o temperaturę, bo jest naprawdę z minus 10, nie przeszkadza to wam? Nie, w ogóle. Nawet się nie myślało o tym, że jest tak zimno. Na początku tak, przed startem, ale później wypadło z pamięci. Jak co roku, już czwarty raz, trasa przebiegała przez lawendowe pole. Teren, który udostępnia Izabela Rojczyk, właścicielka domu pod lawendowym polem. Trasa niezbyt ciężka, jednak przygotowana tak, aby każdy startujący dał radę o własnych siłach ją ukończyć. Centrum Kultury znane jest z tego, że organizuje wiele świetnych imprez sportowych i w momencie, kiedy pojawiła się w Woliborzu taka inicjatywa, żeby zorganizować również tutaj bieg, tutaj przede wszystkim pan sołtys Wojciech Kutera, Rada Sołecka chcieli kontynuować tradycję biegu w Woliborzu. Oczywiście bardzo chętnie wyszliśmy naprzeciw i stąd nasza obecność tutaj, zabezpieczamy imprezę od strony sportowej. Pan sołtys, Rada Sołecka i koło gospodyń przygotowuje posiłki, gorącą kawę, herbatę, kiełbaski i to dzięki nim ta impreza się tutaj odbywa i cieszymy się, że możemy z nimi współpracować, bo dla nas to jest ogromny zaszczyt. No, w tym biegu przede wszystkim chodzi o uczestnictwo. Nie skłaniamy się tutaj ku wynikom sportowym, tylko ku temu, żeby ludzie mogli wziąć udział w biegu, oddać hołd, a my im to umożliwiamy. Jak co roku gości nas tutaj pani Izabela Rojczyk, właścicielka obiektu domu pod lawendowym polem. Ona bardzo mocno zawsze wspiera nasze imprezy, nie tylko ten bieg, ale inne w ciągu całego roku. Tym bardziej cieszymy się, że możemy dzisiaj tutaj być.